Witajcie moi drodzy w drugiej części filmu z Madery. Chcemy Was zabrać w ciekawe miejsca. Na początek tego dnia jedziemy na lewady, lewada 25 Fontes i Dorisco. To są dwie lewady koło siebie położone, ale po drodze jeszcze zahaczymy o wodospad Anios się nazywa, nie wiem jak to się poprawnie czyta. W każdym bądź razie to jest taka jakby naturalna myjnia. Za chwileczkę pokażę Wam mapę. Trzeba zjechać do Ponta do Sol, aż do plaży praktycznie z tej głównej drogi. I przy plaży jest stara droga ER101 i tą drogą przez dwa tunele, jak pojedziecie, dojedziecie do tego miejsca. Zobaczcie jak to wygląda. Patrzcie, ja, ale czad. Nagrywasz? Jeszcze też zresztą. No i automobil też, proszę Państwa. Ale... Takie krótkie wideo. Woda z taką siłą spływała, że nie odważyłem wejść się pod sam wodospad. Idziemy dalej w stronę lewady 25 Fontes. Przejeżdżamy jeszcze przez płaskowy szpał de Serra się nazywa. To jest taki płaski teren, długie, proste drogi. Często jest we mgle. Taka ciekawostka, jak widać przed chwilą było, dość sporo krów jest. Myślałem na początku, że to są dzikie krowy, ale wszystkie są zakolczykowane. Także może nie do końca są dzikie, tylko że to jest takie dziwne, że na przykład jest jedna, za 2 km są 3, za 3 km jest znowu kilka. Nie wiem jak właściciel je tam zbiera później, czy nie zbiera, nie mam pojęcia. Tu już widzimy parking przy lewadzie. Część ludzi parkuje przy drodze. Oczywiście wstęp, jak praktycznie wszystkie atrakcje na Maderze, jest bezpłatny. Podobnie jak parking. Jak było widać, początek trasy to asfaltowa droga, tam jeżdżą takie busiki, można tym busikiem podjechać, ale jak widać tutaj po kilometrach to nie jest jakaś bardzo długa trasa, także każdy musi sobie tam rozważyć, czy warto iść, czy podjechać ten kawałek. Myśmy przeszli. Jak tam na lewadzie? Idziemy cały czas wzdłuż tej lewady 25 Fontes. Co to w ogóle są te lewady? One powstały w XVI wieku i służą do tego, żeby transportować wodę z północy na południe do upraw owoców, bananosów przede wszystkim, te ścieżki. Natomiast one były też pierwotnie po to, żeby kontrolować stan tych lewad, udrażniać je w razie potrzeby. Teraz to jest też jako atrakcja turystyczna. Wyspa, która ma niecałe 60 na 20 km wymiary, na całej tej wyspie jest 2,5 tysiąca km wszystkich lewat. Także uważam, że bardzo sporo jak na taką małą powierzchnię. Na końcu dochodzimy do przepięknej laguny. Zewsząd widać wodospady. Warto tam na chwileczkę usiąść, zrobić sobie przerwę. Tutaj już widzimy drogę powrotną z lewady. To jest około 2,5 km. Musimy tą samą ścieżką wrócić, jest dość wąsko, także czasami ciężko się minąć z ludźmi, ale dacie radę na pewno. Stamtąd idziemy na lewadę Risco. Praktycznie jedna jest koło drugiej, także można obydwie zrobić razem. W końcu lewady Risco dochodzi się do spektakularnego wodospadu. Tutaj widzimy przejście niestety zamknięte. Na pewno można było przejść pod tym wodospadem, albo gdzieś tam z drugiej strony wyjść. No szkoda, że jest zamknięte, no ale
łatwo go nie przeskoczymy. W drodze powrotnej do hotelu zatrzymaliśmy się na jednym z takich przydrożnych parkingów. Tam parę aut widzieliśmy, że stoi. Trzeba kawałek podejść, gdzieś około kilometra może. Ale popatrzcie, jaki piękny punkt widokowy. W sumie przez to, że były chmury, to jeszcze bardziej malowniczy jest, niż jakby ich nie było. Także warto tam się czasami zatrzymywać, szczególnie jak jakieś auta stoją, to znaczy, że coś tam z reguły jest fajnego do zobaczenia. Tu na Maderze jest takie jakby społeczne przyzwolenie, żeby się zatrzymywać przy drodze. Nawet jak jest kręta górska droga, nikt tutaj na nikogo nie trąbi. Po prostu ludzie się, jak widać, zatrzymują tam, gdzie potrzebują akurat. Jeszcze zatrzymujemy się w takim barze przydrożnym. To jest droga w stronę Ribeira Brava. Całkiem niezłe jedzenie. Nie jest to może jakaś restauracja z najwyższej półki, ale warto zjeść. Całkiem smacznie i niedrogo. Patrzcie, jak fajnie te chmury wyglądają, nie? Tak jak... I to już, moi drodzy, kolejny dzień na Maderze. Przyjechaliśmy do miejscowości Santana. Skryte strzechą. Większość z nich jest kolorowa, a pod turystów zrobiona. Ten jest taki ciut bardziej tradycyjny. No, zawiązany na drut. Jadąc do Santany, dobrze sobie ją połączyć z czymś, bo w samej Santanie nie ma aż tak dużo zwiedzania. Myśmy zrobili jeszcze plażę Machico do tego i jedną z Lewat. My uliczką w Santanie, żeby znaleźć bardziej kolorowe, turystyczne domki. Koniecznie muszą być turystyczne, nie te zwykłe, tak. No bo pan świeżo mieli. Kawy z ekspresu sobie nie odmówimy na pewno. To jest za darmo. I taka to oto kawa w lokalnych sklepikach. W lokalnych sklepikach kosztuje 1 euro. Była też jakaś za 0,70. W miejscach turystycznych taka sama kawa. Widzieliśmy przy wejściu na Lavadę 25 fontes. Kosztowała 3,50 euro. W niektórych z tych domków są urządzone sklepiki, oczywiście można kupić lokalne wino z Madery, słodycze, jakieś tam serwetki i inne pamiątki. Parfum zimą by się nie sprawdził. Czego? Dobre zimowe opony. No ale on tak ledwo ciągnie do góry, no nie? Jeszcze idziemy na lewadę, która się nazywa Balcoes. To jest taki w sumie punkt widokowy, bardzo lightowa trasa, można z dziećmi iść. Auto, jak było widać, zostawiliśmy po prostu przy drodze. Tak się tutaj zostawia. Wszystko jest, jeżeli chodzi o takie parkingi przy drodze, legalne, darmowe. Tak samo wejścia na jakieś punkty widokowe, na jakieś atrakcje też są darmowe. Po chwili jedziemy do miejscowości Machico. Skręć w lewo. Tu? Jesteśmy w miejscowości Machico. Idziemy kupić coś do jedzenia.
jakieś restaurante a casa da Ines. Idziemy? Tutaj wygląda z bananem, a tak wygląda z sosem tatarskim. Podzielicie się chyba na mnie? Tutaj taki lokalny patent, popielniczkę bierzesz sobie, wbijasz piasek, zamykasz i później odstawiasz. W ten sposób nie ma petów w piasku. Fajne jest to, że praktycznie przy samej plaży, bo tutaj jest plaża, tu jest ulica, stajesz sobie autkiem przy ulicy za darmo. Plaże są niepłatne, parkingi są niepłatne. No chyba, że zaparkujesz w miejscu niedozwolonym, to dostaniesz mandat, ale patrz, żeśmy bez żadnego problemu znaleźli miejsce przy ulicy. Dosłownie 20 metrów od plaży. Za darmo. Moi drodzy, mam nadzieję, że podobał Wam się film. Dzięki za obejrzenie drugiej części. I zapraszam niedługo już na trzecią część z Madery. Do zobaczenia.